Cześć wszystkim. Przedstawiam wynik ankiety. Myślę, że już nikt więcej nie dośle odpowiedzi. Kilka razy wam wysyłałem. Przypominaj o tym, że ankieta jest. Kto odpowiedział, to dla niego plus. I mam trzy odpowiedzi tylko. Trzy odpowiedzi, tak. Strajk polskiej lustrze to się skończyło, więc w to miejsce wpisujemy Rejza, tak? Myślę, że skoro są trzy odpowiedzi, po prostu wezmę trzy gierki i tyle. A kręcenie kołem nie będzie w piątek, tylko będzie w sobotę. No, myślę, że tak zrobimy. Czyli kręcenie kołem w sobotę dwa razy, w piątek macie te gierki, które wybraliście, tak. Jakby była jedna odpowiedź, dwie odpowiedzi do jednego, to po prostu bym tą inną gierkę wziął, tak. Jak są dwie odpowiedzi, trzy, ale skoro miało i tak być, miało być dwa odcinki dziennie, a trzeci miał być losowany na kole, no to zrobimy wszystkie z ankiety w takim razie. Skoro są trzy głosy, no to niech nie pójdą na marne. Czyli tak, piątek, czwartego, zaraz to wpiszemy do harmonogramu, czyli Papa z Hordogeria HD. Bakery to go i rejs 2. Chyba nie ma znaczenia kolejności, tak? 11, no tutaj też rejs. Tam, gdzie strajk polski lustrzy miał być, z racji tego, że się gierka skończyła, to wpisuję rejsa, tak? Tutaj Hordogeria to go i Bakery HD. Chyba nie ma, już wspomniałem, nie ma znaczenia w jakiej kolejności. Ja to wpiszę, ale wpiszę tak, jak mówię, czyli w miejsce strajk polski lustrzy wpisuję Race 2, a pozostałe gierki tak jak chcieliście, czyli Frozen Islands 2 i Papa z Hordogeria HD, czyli Papa z Hordogeria HD będzie trochę nabite w ten sposób, bo trzy odcinki wybraliście w ankiecie. No, Race 2 nawet jest w ostatnim dniu, więc nie będzie cztery odcinki z Race'a z tej ankiety, trzy odcinki z Papa z Hordogeria HD, jeden z Togo, jeden z Sushiri, jeden z Frozen Islands, jeden z Kubka Curry HD i z Bakery to go. Takie są wyniki i zaraz zobaczycie, czy zaraz je wpiszę do harmonogramu, nie? No dobra, to jesteśmy w harmonogramie. Stwierdziłem, że jednak przy was wpiszę te gierki, skoro przy drugiej części przy was wpisywałem, tutaj też mogę przy was wpisać. Będziecie mieli coś do obejrzenia. I w ogóle wiecie, że była informacja o tym, że 3 lutego się kończy ankieta, nie? Że wszyscy, co powinni wiedzieć, to wiedzą. Dobra. W każdym razie, no, była informacja, więc nie była podana, może nie była podana godzina. Ale patrząc na to, że już głosy nie wchodziły, to stwierdziłem, że zakończę ankietę i tyle. Te gry, które zostały przez was wybrane, tylko tutaj wpisać, no i ponagrywać, czyli tak. W pierwszym dniu miało być Bakeria to go. I jakby ustawię w tej kolejności, w jakiej padały głosy do ankiety, czyli Bakery to go, akurat pamiętam, że była ostatnia. Okej. Dobra. Tutaj to ta czwarty, za drugi. Następne to było Hordogeria HD. Czy akurat poleciałem od końca. Hordogeria HD była jako pierwsza.
Jakby patrzę na to, o której, znaczy kiedy to było wysłane. Rejestr 2 będzie na środku. Już wam tego nie pokazywałem, bo to nie ma znaczenia. Tak. Tylko obecnie informuję, w jakiej kolejności to. Na jakiej zasadzie to segregowane jest. W sumie chciałbym inaczej. Czy o 22 bym chciał odcinek wrzucić, zobaczyć ile osób obejrzy. O, akurat kodługę HD jest jeszcze dzień wcześniej. Nie, tutaj ja te numerki tu popisuję w sumie teraz. Szybko to zrobimy. Mam nadzieję, że będzie miło, jak wam pokażę, jak ja tu harmonogram szykuję. A akurat 4 lutego się zgadza. W marcu. Chyba w marcu już nie będę robił ankiety, patrząc na ilość głosów. No, nie będę. Teraz tak. Pierwszy rejs. Chociaż w sumie oszczędzę wam tego. Oszczędzić czy nie? Mówię oszczędzić, potem nie. Nie oszczędzamy w takim razie, skoro. Skoro. I tak wpisuję, to wpisujemy do końca. Tu mamy 4 luty. Kolejny dzień to zaczęło się od Tukeri HD. Nie, to go. Tukeria to go, no to pierwszy raz w tym miesiącu. Tak. No wiecie co, ja wam to jednego oszczędzę, no bo dużo tego wpisywania tu jest. Dobra, to powpisywałem to. I teraz podsumowanie ankiety. To jest ostateczna ankieta, tak. Mam od was głosy, to już wpisałem. O. Oczywiście będziecie, macie możliwość zaglądania samodzielnie do harmonogramu. Wszystko ładnie jest, tak. Czyli od poniedziałku do czwartku macie 2 odcinki, w piątek 3, w sobotę 4. To do zobaczenia w odcinkach. W 10 odcinku mi weszło. No ale dobra, myślę, że będę w stanie dla was je nagrać. Cześć!